Zanim przejdziemy do dalszej części materiału, mam dla was konkurs do wygrania. Tutaj oto ten voucher do wygrania do mojej wypożyczalni samochodów Toka Cars, proszę bardzo. Tutaj dopiero dojście uśmieszek, co wie, kurde. Podpisane, co trzeba zrobić, żeby wygrać. Pod tym filmem pisz komentarz, jakie chciałbyś auto z wypożyczalni i z jakiego województwa pochodzisz. Potem wchodzisz na mojego Instagrama, komentujesz tam tylko swój nick z YouTube'a i ja na tej podstawie wybieram zwycięzcę. Jak to robię? Wchodzę na Instagrama, patrzę, o jaki fajny nick, szukam go w komentarzach pod filmem. I oto zwycięzca, wysyłam ci pocztą i mam nadzieję, że widzimy się w fajnym wynajmie u mnie wypożyczalni z tym voucherkiem na starcie. Powodzenia w konkursie i lecimy dalej z materiałem. Dzień dobry moje mordeczki, dzisiaj edukacyjny odcinek. Priviet, kamraci! A nie, czekaj, jak to jest teraz po ukraińsku? Chwila. Pozdrowienie po ukraińsku. Priwietania, bracia. Priwietania. Witam, zmieniłem strony, wiecie, teraz Sasza z Ukrainy. Kiedyś mi tak komentowali. I dobrze. Sasza Ukrainiec wrócił. Lecz, jeśli chcecie, żebym wystąpił w kolejnym odcinku jako Saszki, żebym wrócił, ja, muła, własny osobie, ten odklejony na maksa, to poproszę pod tym filmem 5000 lajków. Dałem mały próg, żeby na pewno wystąpił. Bo dawno mnie nie było. Ale nie zmienia to faktu, że w dzisiejszym odcineczku będzie rzeczywiście... Zapomniałem, jak ciężko się gada w tej kominiarce. Rzeczywiście w dzisiejszym odcinku będzie odcinek edukacyjny. Po pierwsze, czas pochwalić się pozytywistycznymi wiadomościami. Po pierwsze, dzisiaj przyjechał klient. Wzięła 4-5S-a. Zostawił mamonę. Jest top. Pieniądze lecą z nieba. Także ja już jestem szczęśliwy. Podczas dzisiejszego odcinka wygramy, mam nadzieję, dwie licytacje, ponieważ dzisiaj będziemy licytowali Forda Mustanga Cabrio oraz Camaro 6 generacji. Ma bezpieczne auto USA i nasze dwa ogłoszenia, o których wam mówiłem. Na pierwszy strzał mamy Forda Mustanga uszkodzonego z przodu. Nie jest to nic strasznego, obstawiam, że 2-3 tygodnie to naprawimy. Nie ma tutaj żadnego undercarriage, czyli uszkodzenia pod spodem. Mamy śliczny Cabrio, samochód naprawdę fajnie wygląda. Przebiegu mamy 69 tysięcy mil, więc pod stóweczkę, nie? Trochę tego jest, ale auto w naprawdę fajnym stanie. Chłopaki chcą je wylicytować za kwotę 8100 dolarów. Nasza kwota maksymalna licytacyjna przeznaczona na ten samochód. Więc ogólnie, finalnie sądzimy, że ten samochód w Polsce będzie 60-70 tysięcy ze wszystkimi naprawami. Aktualnie licytacja tego pojazdu się rozpoczęła, zobaczcie sobie sami. Będzie za 73 minuty i jest po zatwierdzeniu. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie płynnie i sprawnie, ponieważ te ogłoszenie jestem praktycznie pewny, że na 100% je wygramy. Przejdźmy do drugiego ogłoszenia, którym jest Camaro 2016 rok 3.6 V6. Tutaj liczymy, że kupimy je bardzo tanio, naprawdę bardzo tanio. Nasz budżet drugiego klienta to 7500 dolarów. A dlaczego? Ponieważ jest naprawdę srogo walnięte. Jest srogo walnięte z przodu i liczę, że nie będzie tutaj żadnych wariatów, bo już jak teraz widzę 5200 dolarów, to aż mnie gęsia skórka przychodzi, bo naprawdę ta naprawa to około 30 tysięcy złotych. Wszystkie chłodnice, całe zawieszenie, tutaj na pewno sporo elementów całej ramy będzie do wymiany. Lampy, przedni zderzak, trochę tego jest. Jeszcze jak z tyłu się przyjrzycie, delikatnie została tylnia oponka lewa, ale weźmiemy to auto z jednego względu. Jest naprawdę full doposażone. Jeśli chodzi o 3.6 V6, to jest wszystko, co jest możliwe w tym samochodzie wykupione i ten samochód, nawet jeśli naprawa przyjdzie za 30 tysięcy, będzie jak najbardziej opłacalny. Obstawiamy, że on finalnie wyjdzie 79-80 tysięcy, co dawałoby nam przynajmniej takie dwie dyszki spokojnego zysku. Tylko nie wiem, czy wygramy, bo 7500, ja uważałem, że to sporo, jak na tak duże uszkodzenia, ale widzę, że już kilku wariatów tutaj mamy. Ta licytacja odbędzie się za godzinę i 35 minut. A w ogóle zobaczmy, jaka jest wartość podstawowa. Tu mamy 26 tysięcy, jakby ten samochód był nówka sztuka nieśmigana. A tutaj mamy, a tutaj nie mamy. Ten jest bez wartości po prostu. Także to są te dwa ogłoszenia. Pod koniec odcinka powiem, które wygraliśmy, które nie wygraliśmy i zobaczycie, jak będę dzwonił do klientów. W życiu możecie pewni być jednego, że nie wiecie wszystkiego. A freestyle powinien być taki, że w życiu bez spinki, bez napinki, maksymalnie zapinki.
Jakbyśmy tak żyli, to wszyscy byśmy szczęśliwi byli. Na freestyle to powiedziałem, a teraz do odcinka zapraszam. Także Saszki nie wrócił, no nie? Dobrze, fest, like'en. Także ten, mamy tutaj Camaro, który aktualnie nie ma blachy. I zaraz nim wyjedziemy. Tablice rejestracyjne dedykowane. Zdradzę tajemnicę. N1 Terro. Dlaczego Terro? To nie chodzi o Zorro, tylko Terro, bo Terrora i więc... Napisałem Terrora, ale to więcej cyferek nie można, nie? Bo to jest max, tyle tylko się da, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Więcej się nie da, dlatego jest N1 Terro. Zaraz to zamocujemy. A teraz szybka lekcja edukacyjna. Tablica kosztuje 1050 zł. Przepraszam, 1050 groszy. Kurczę. Tablica kosztuje 1000 zł. Na motocykl dedykowana 1500 zł. Do tego pamiętajcie, że jeśli mieliście wcześniej auto w leasingu jak ja, no to sobie jeździcie na tej swojej blaszce, składacie wniosek do urzędu. Na przykład na warmińsko-mazurskim w Olsztynie jest taka stronka, która pokazuje, wpisuje sobie i patrzysz, tablica jest dostępna. Składasz wniosek do urzędu rejestracyjnego, idziesz sobie tamtą tego, nie? Kładziesz papier i babka mówi, dostępna. No i musisz poczekać, oni ją zrobią, do miesiąca, ja miałem fajnie, o dwa tygodnie. Przychodzi na miejsce blacha i mówią, halo, halo, przyszła pańska blacha. Ale nie możesz jej odebrać, nie możesz jej zabrać. Jeśli miałeś blachę i samochód w leasingu jak ja, to był w ogóle mój ostatnie zadłużenie względem kogokolwiek. Już wszystko mam za gotowe. Dobrze, pięknie. Także musisz zabrać tą tablicę, musisz zabrać swój dowód, musisz pójść znowu do urzędu, postawić to na miejsce, oni dają ci drugi. I tak jak ja, kończysz aktualnie z nowymi blachami, za tysiaczka. Cała historia, wielki proces, no wszystko wam wytłumaczyłem, więc do urzędu, wnioseczek, czekamy, odbieramy, stare oddajemy, zakładamy i zapierdalamy. Wszystko w temacie, teraz chodźcie, to zamontujemy. Jak mieć pecha? Teraz spróbuję tam wejść, nie? Ty kurwa, nie wejdę. Kamil, ty wejdziesz? Las! Poproszę śrubokręt. Łatwo. Dobra. Mamy, jedziemy. Pupucha, pupupa. Ach, te wywiady, kurwa, XXI wieku. Teraz zamontowanie tego nie będzie proste, bo jak widzicie, mam podświetloną ramkę. Sosa do owner, no kurwa, fleksiarz. To będzie hardcore. Kurwa. Pierdolę to, weź to wyłącz w pizdu. Tak. Bez żadnych większych problemów udało nam się zamontować tablicę rejestracyjną. Teraz trzeba zamontować tablicę z przodu. Tutaj jest jakby nie luksusowo. Ale mam pomysł, wiem gdzie ją zamontować. Halo, halo. Witam mojego szanowanego klienta. Siema, co tam? Słyszę, że zapierdalasz. Tak, dorzucam. Także dobra informacja, wygraliśmy, mój drogi, wygraliśmy. Zajebiście, a no. Na ile? Wygraliśmy za kwotę, którą teraz będę musiał wypikać w filmie. Wspaniale, zajebiście mistrzostwo świata. Teraz powiedz, polecasz bezpieczne auto USA, bo widzę, że się cieszysz. Nie no, zajebiście. No, także byku, gratuluję wygranej, tylko tak jak mówię, mamy tam buy approval, także czekamy, co powie nam ubezpieczalnia, jeśli powiedzą, że spoko, tam wiadomo, mogą się targować stówę w górę, dwie stówki w górę, tam bez znaczenia, bo wygraliśmy w takiej fajnej kwocie, że stary, obrobiłeś bank. No, mistrzostwo świata. No, czekam tak. Na akceptację. Dobra. To... Jakby nie pożre, super, tak, także daję ci znać, piona. No, jasne, super, cześć. Proste, jak banie. Halo, halo. Halo, dzień dobry Patryku. Mam dla ciebie informację, posłuchaj. Jaką, słucham? Nie żartuj. Teraz tak, uwaga, w filmie będę musiał to wypikać, ale wygraliśmy za kwotę. No kurde, super, cieszę się mega. Ej, dobrze fest, nie? Kurde, zajebiste. Teraz po raz kolejny zapytam, jak uważasz, jaką dajesz opinię Bezpieczne Auto USA? 11 na 10. I teraz tak. Wszystkim.
Teraz tak, powiem ci, jak to wygląda. Teraz czekamy znowu na akceptację. Mamy w tej sytuacji dwie drogi. Mogą albo z nami podjąć negocjacje, powiedzieć, że kwota X, którą ci podałem, im odpowiada i sprzedają autko. Mogą pójść taką drogą mniej fajną i po prostu stwierdzić, że to za mało i bez negocjacji z nami powiedzieć nara. Ale raczej obstawiamy, bo naprawdę wyszła fajna kwota, że oni nas się odezwą, będą chcieli negocjować, wiesz, kilkaset dolarów, troszeczkę więcej. I myślę, że zmieścimy się w budżecie i mamy to, wygraliśmy. Dobre informacje powiedział, a jak co złego, to Saszkina wysyła. Moi drodzy, w tym biznesie jest tak, że czasem jest naprawdę dobrze, jak z Mustangiem, a czasem jest źle. To, co wam dzisiaj tłumaczyłem, buy approval, czyli muszą zaakceptować kwotę. Czasem chcą z nami negocjować i powiedzą, dobra, dołóżcie pół tysiaka dolców i bierzemy. I wszyscy mówią, dobra, spoko, jest zarąbiście. A czasem są takie mędy, jak dzisiaj, rzadko co prawda, które od razu powiedzą mu nie. I tak było w przypadku Camaro. Już poinformowałem klienta, trochę smutny, ale nie poddajemy się, szukamy dalej. A tutaj zobaczcie, wystawili ponownie na sprzedaż za ponad 9000 dolarów. Jak mam być szczery, nie opłaca się to, odpuszczamy temat. Powiedziałem klientowi, że nie ma szans, bo to po prostu jest za drogo za taki samochód, bo na naprawę to jest minimum 30 tysięcy. No, a tutaj macie komentarz Bujasa, też widzicie. Powiedział krótko i uczciwie. A co? Lecimy dalej, nie? Ale słuchajcie, jedna wygrana jest, a drugą nie poddajemy się i pewnie w kolejnych odcinkach wygramy inne Camaro, które również zobaczycie. Zamontowana. To by było na tyle w tym materiale. Wielkie dzięki. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Pamiętajcie o konkursie. Siema na Rapiona. Hej!